Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do City Island. No to tak, powiem wam, udało mi się wbić kilka leveli. Co jeszcze? No, mamy troszkę złotka. No i troszkę kasy. No teraz ulepszyłem tutaj te dwa budynki, więc poszło mi jakieś 200 tysięcy. Ale sobie możemy sobie machnąć o 1 złotka, przyspieszyć. To przyspieszanie opłaca się, jeżeli dajecie tylko jeden raz to przyspieszenie, tak? Jeden raz, bo jak teraz kliknę drugi raz, no to już jest za 2 złotka, nie? Więc dajecie tylko raz po wczytaniu gry i za każdym razem macie po 1 złotka. No i to też tutaj do statystyk się zalicza, tak? Jeszcze 3 razy przyspieszę i 3 złotka mi oddają. No to tak, co my mamy? Co my tu mamy? No mamy... No to tak, no nie za wiele możemy zrobić, bo no... Ilość kasy jest potrzebna bardzo dużo, ale mamy w zapasie tutaj, widzę, ludzi, więc możemy jakieś budynki dać, tak? No i idziemy sobie do budynków. Co my mamy? Ten budynek mamy. Ten też mamy, ten bar. Dwa możemy postawić, ale czy ja już ten bar z kanapką stawiałem gdzieś czy nie? Musimy popatrzeć dobrze, bo te budynki są tak pomieszane, że no, trzeba się dobrze przyjrzeć, czy dany budynek mamy gdzieś, czy nie mamy. Czekajcie, tu mamy kolejny prezencik, dobra. No to tego baru chyba nie mamy nigdzie, więc trzeba by było go postawić. Więc machniemy sobie ten bar. 300 tysięcy. Gdzie mi go dało? Tu mi go dało. No tu go możemy postawić, akurat się zmieści. Dobra, niech się tutaj buduje. Troszkę expa, troszkę wszystkiego wpadło. Co mamy dalej? Mamy bar. Mamy bar. Możemy fabrykę postawić za 300. Dobra, niech będzie ta fabryka. Budujemy fabrykę. No, fabryka jest duża, ale się tu zmieści. Można ją obrócić jakoś. Dobra, niech sobie jest tak. Dobra, mamy fabrykę. To bym chciał dać tutaj na koniec. Więc ja wyburzyć... Nie, może nie będziemy wyburzać, może to po prostu przeniesiemy w takie jakieś miejsca, gdzie nam to nie będzie tak zawadzać. Bo wyburzenie też chyba czasu potrzebuje, tak mi się wydaje. Ja tam chyba z tyłu mam gdzieś jakieś... No, przenieś. Tutaj jest jakieś miejsce pojedyncze. Dobra, damy to tutaj. Co my tu mamy? Mamy znów do pozbierania kaskę, no to zbieramy kaskę. Tutaj już mam rozbudowane na full aporty. Elegancko. I co? Czy możemy już to przenieść? No tak, możemy przenieść. Teraz byśmy zrobili tutaj tylko drogę do samej tej fabryki, tej wieży. No i dobra, mamy tutaj drogę, mamy tutaj wszystko. Zaś kasa leci. O, ładnie. Chyba 2400 mi daje tej kasy, więc całkiem fajnie. No i co? Idziemy dalej, idziemy dalej. Co my tu mamy? Mamy bar, mamy... Moglibyśmy kawiarnię postawić, ale ja sobie postawię dyskotekę. Za 40 zł. No dobra, postawimy sobie, jeżeli się nam zmieści gdziekolwiek. Gdzie mi ją dało? Tutaj. No to dobra, niech sobie jest tam. Jak się tam zmieści, niech sobie tam jest. Troszkę złotka nam ścięło. O, znów prezencik. Troszkę złotka nam ścięło. No i teraz trzeba by było sprawdzić, jakie mamy budynki. Budynki. Bo na pewno nam ludzi braknie. Możemy postawić tylko ten za 350 tysięcy. Czyli dwa takie budynki możemy postawić. No to dajemy jeden. No i myślę, drugi też postawimy za 350. Bo jeżeli możemy, no to... Nie, nie mogę. Już mam dwa. O, dobra. To dopiero od 22 poziomu możemy następny postawić, więc... Nie za dużo, nie za dużo, nie za dobrze. Czyli zostało nam 800 tysięcy. I powiem wam, no nie za dużo miejsca, tak? Nam się zupełnie miejsce kończy. Społeczność. Nie, szkoła. Może szpital postawimy. Może szpital. Przybędzie nam więcej tam... zadowolenie. 250-150 maksymalnie liczba obiektów. No myślę, że ten szpital można by było postawić tutaj. Niech sobie tutaj szpital gdzieś stoi. Szpital. Okej, okay, dzięki. A myślę, że jeden posterunek policji byśmy może wyburzyli później. Zostało nam 600 tysięcy. Co my tu mamy?
Nie, anuluj, za szybko klikam. Za 600 tysięcy moglibyśmy ewentualnie postawić tutaj to za 400 i byśmy mieli wszystko postawione na ten poziom. No to myślę, że ten budynek spokojnie tutaj sobie postawimy. I mamy wszystko. Obstawiam, że braknie mi ludzi, żeby tu mogli pracować, bo ten jeden budynek nie narobi nam tyle ludzi. Więc teraz będziemy musieć walczyć tylko zupełnie z ulepszeniami, żeby ulepszyć te budynki wszystkie na fulla. Troszkę tej kasy nazbierać i poulepszać. Jak zobaczycie sobie, te stare budynki tutaj są ulepszone w większości. A te nowe budynki, widzicie, drugi, pierwszy level praktycznie w ogóle nie są poulepszane. No ten tutaj w ogóle nie jest ulepszony. Więc trzeba by ich było poulepszać. Co tutaj w tym mamy w ogóle? Aha, tutaj łóżko. Tutaj byśmy mogli ulepszyć za 25 tysięcy. Czyli musimy to anulować. I tutaj dać ulepszenie. Możemy puścić gdzieś te ulepszenia. Tak, ten akurat był ulepszony. Dobra, mój błąd. Który tu jeszcze nie jest ten? Za 80. No to ulepszymy sobie tego. Tego za 68, dobrze, możemy. Tutaj chlebki, no to nie, wywalimy te chlebki i za 80 jeszcze go ulepszymy. Ulepszymy. No i teraz co? No zostało nam chyba głównie zbieranie tutaj kaski, żeby się nam tutaj wszystko polepszało. Wiecie co, no miałem w zamiarze zrobić coś innego za 500 tysięcy. Chciałem użyć tutaj tego rozszerzenia. No ale dobra. Ale dobra, nie użyliśmy tego rozszerzenia, nie jest źle. Będziemy, co tu mamy jeszcze w ogóle? Myślę, że użyjemy 75 ludzi. A ten nam daje ile? 45 tylko. Ten nam daje 40. Ten nam daje 30. 30, ten nam daje aż 75. Aha, bo 45, bo on był za diamenty, dobra. Czy nie za diamenty, co ja gadam, normalnie. 35, 3 na 3, to tego by się opłacało stawić, 75 ludzi. Dobra, wiecie co, ja go buduję. O kurczę, jaka to jest rezydencja, to mi tu nie wejdzie nigdzie. To jest rezydencja, nie wejdzie mi to tutaj. Musiałbym tu tą drogę usunąć. Tutaj nie byłoby dojazdu. No i ja cię kręcę, jakie to jest duże. No dobra, miejsca to zajmuje, ale ludzi też przybędzie. No ale no nie postawimy tego. No nie mamy po prostu możliwości tego postawienia teraz. Musimy troszkę nazbierać 500 tysięcy na rozszerzenie i postawić sobie ze dwa te domki. Póki mamy złoto mamy, to postawić, no to nam bardzo dużo ludzi przybędzie. To się festu wszystko rozbuduje. Tu zobaczcie, jeśli sobie tu rozbudujemy za 1 złota, możemy przyspieszyć. No to te też, a w sumie za 24 tysiące mogę przyspieszyć. No to nie ma problemu, przyspieszymy. I teraz za 85 tysięcy, ale zobaczcie, obecny dochód 17 tysięcy, ale nie mam wszystkich pracowników, tak? A znów mi zwiększy o 2700 mi zwiększy dochód, tak? To za każdym, który ja tu ulepszę, no to będzie więcej zarabiał, tak? Dużo więcej. Tutaj praktycznie chyba każde za jedną sztukę można wybudować. No to, patrzcie, cyk, wybudowany. Tutaj jak sobie przyspieszymy, to o 2000, a teraz będziemy zarabiać... aha, bo mamy tylko 10% zarabiamy, no bo ludzi potrzeba ludzi, a my już mamy praktycznie, zobaczcie, 823 potrzebujemy, a mamy 780, więc brakuje nam dużo. Poczekajcie, jakiś budynek mieszkalny za 4 sztuki złota, no to nie, to za dużo, to nie będziemy robić, to za dużo, poczekamy, aż się to zrobi, no w sumie co nas tam nie zbawi, jak poczekamy tam parę godzin, jeden dzień, zostawimy sobie i no, na drugi dzień już będzie nam wszystko wybudowane. Więc tak to zostawiamy, tak to wygląda, powiem wam, ta gra jest strasznie czasochłonna. Powiem wam, no może nie będziemy walczyć tutaj na całym. Zobaczymy, czy możemy tutaj, no 16, 20, 24 regiony, no bardzo, bardzo duże ceny. Bardzo duże ceny. Więc nie ma opcji, żebyśmy
udało nam się tutaj wszystko rozbudować, ale zobaczymy. No, na razie w planie, powiem wam, jest tak jechać do 30 levela, ale zobaczymy, jak się wam gra będzie podobać, jak się wam gra będzie podobać, jak to wam pójdzie z tą grą. Czy będziecie oglądać, czy nie będziecie oglądać, a nie, to zaczniemy po prostu inną część i zobaczymy, która część się przyjmie najlepiej, tak? Na razie wam tu w większości powiedziałem. Po obejrzeniu tych moich kilku filmików już żeście powinni wiedzieć, jak tutaj rozpracować tą grę i tutaj fajnie sobie robić wszystko, budować. No ja na początku kilku błędów zrobiłem, kilka błędów, no ale teraz już coraz lepiej mi to idzie. Wiem, jakie budynki stawiać, gdzie stawiać, na co zwracać uwagę, tak? O, tu już mi było, już mi tutaj pracowników było. Dzisiaj tam na czerwono się robi, czyli pracownicy spadli. Pieniążki poszli na inne prace, pewnie na lepiej płatne, tak? Tu mamy już 10 tysięcy, będziemy zarabiać na 80%, tak? No to dość fajny koszt, 10 tysięcy. Fajnie nam to pójdzie. Tutaj ta wieża zarabia ile? 15 tysięcy. A tu o 2600 na każdym rozbudowaniu. I za ten, ale o miejsce pracy o 7. Widzicie? 7 znów ludzi przybędzie. Więc te budynki pierwsze trzeba zainwestować w budynki mieszkalne. Rozbudowę na fulla, a później rozbudowę tych innych budynków, żeby więcej kasy mieć. Bo co wam da, że rozbudujecie te budynki, jak nie będziecie mieć ludzi i tak wam nie będzie kasa przybywać, tak? Widzicie, mi już tu prawie się wszystko zapełniło. Możliwe byśmy tutaj tego bachnęli, zobaczymy, ile tych ludzi przybędzie. Myślę, że zrobimy taką inwestycję. 3 złota nam wrócili, no to czyli nas to jedno kosztowało. I mamy 829 ludzi. Mamy więcej ludzi nam przyjdzie, niż mamy potrzebnych. No zobaczcie. Teraz nam będzie wszystko na fulla pracować, więc elegancko. Widzicie, jeden budyneczek i dał nam dużo. On nam daje 45 ludzi. 45 i co 9 ulepszamy. No to zobaczcie, no to całkiem fajnie. Więc będziemy sobie ulepszać. Myślę, że możemy sobie to też tak zrobić za 20 golda. No drogo, no ale dobra. Musimy to we wszystkich budynkach odblokować, bo nam to daje właśnie złoto, zadania, za które złoto dostajemy, tak? Tu mamy wszystkie, zobaczcie, prezenty zdobyć, tutaj nam kasę daje, ale tutaj na prezentach, widzicie, 14 złota, tutaj 33 złota za 3 prezenty jeszcze jak zdobędę, więc trzeba to na wszystkich budynkach tutaj, drogo kosztuje, drogo, bo widzicie, niektórych po 20, a niektórych po więcej. Drogo, no ale trzeba to zrobić, żeby mieć możliwość tutaj manewrowania. Jeżeli postawicie na przykład z każdego po kilka budynków, no to wiadomo, jak tu 4, to 4 budynki jest naraz wszystko, tak? A tak ja muszę czekać na przykład tutaj, nie wiem, na przykład 24 godziny muszę czekać, aż się nam tutaj zrobi, tak? Tak to mniej więcej wygląda, no. Dobra, mamy tutaj, o, jeden, widzicie, abym miał 4 farmy, no to już mam 4, tak? 4 na raz. Najszybciej idą rybki. Ktoś chce rybki, ale rybki najrzadziej chyba chcą. Chyba najrzadziej chcą rybki. O, tutaj mamy kolejne. Nie to. Kolejne 20 golda. Dobra, niech jest. Dobra. Niech jest. Pewnie za chwilę się pojawi na następnych budynkach. Następnych, bo jeszcze tu na wszystkich budynkach chyba tego nie ma. Ale dobra, niech mi tu pracownicy przychodzą. Ile mamy? 700 paru przyszło. 85 tylko. O, widzicie? Po kolei budynki wyskakują, ale ja już mam tylko 150 golda, więc nie będę szalał. Okej, okay, nie ma sprawy, a tutaj też 20 golda. Nie, to na razie nie chcę. Na razie nie chcę. Na razie to zostawimy. Dobra, tak wygląda moje miasteczko na naszej wyspie. Na razie malutkie, może się rozbuduje więcej, jak się nam uda. Jak się wam filmik podobał, łapka w górę, komentarze mile widziane. Zapraszam na Discorda i do zobaczenia w następnych filmikach. Cześć wam!